na pewno sparingach nie jest najważniejsze, ale też trzeba do tego przywiązywać wagę, żeby grać odpowiedzialnie, a dzisiaj tej odpowiedzialności nam trochę zabrakło. Popełnialiśmy błędy szkolne w obronie i drużyna GKS-u to wykorzystała, a z drugiej strony mieliśmy przede wszystkim w drugiej połowie, chociaż w pierwszej też, sytuacje 100% czy nawet 200% ich nie wykorzystujemy i dlatego jest wynik taki jest, ale na pewno dużo się działo, było widać ochotę do gry. Ja powiem tak, bo rok temu graliśmy z GKS-em i zagraliśmy o wiele słabiej, to aż nie dało się na to patrzeć. Tutaj było dużo akcji, szybszej gry, ale no gorszy wynik. Mhm. Ale pierwsza połowa nie była zbyt dobra, bo tak właśnie mało sytuacji było z naszej strony, to bardziej GKS był stroną przeważającą. No nie za wolno się ruszaliśmy na boisku, za wolno piłkę rozgrywaliśmy i popełnialiśmy szkolne błędy. No wiadomo, są z nami chłopcy, którzy grali w niższych ligach albo grali w piłce juniorskiej i z nami pracują na obozie i mają prawo też być bardziej zmęczeni od tych, że tak powiem, starych wyk, które są przyzwyczajone do takich obciążeń i spokojnie, no bo było widać, że ci chłopcy się nie czuli za dobrze na boisku, ale po to teraz ciężej pracują, żeby później było zdecydowanie lepiej. Szkoda chyba tej ostatniej bramki, bo wynik 1-2 chyba byłby bardziej taki obiektywny, a tak to 1-3 jednak mówi coś zupełnie co innego. No, ale wynik nie jest do końca tak bardzo ważny, bo tą trzecią bramkę straciliśmy, bo już nas było bardzo mało w obronie i wracaliśmy i popełniliśmy błąd, bo już rzuciliśmy większe siły do przodu i dlatego, bo chcieliśmy strzelić na 2-2 i jeszcze potem i pójść za ciosem, ale nie udało się tej bramki zdobyć, a wręcz przeciwnie, Gieksa ją zdobyła.